Za nami piąty dzień festiwalu filmowego RegioFan. Najbardziej emocjonujący dzień dla producentów filmowych. Do dzisiaj przyznano nagrodę w dwóch festiwalowych konkursach. W konkursie filmów pełnometrażowych nagrodę zdobył Bodkin Raz. I'm really surprised. It is such a strong lineup this year. There was such a strong out of films, and I have to congratulate all the other films as well. So I'm really surprised. I didn't, prepare anything because I really, and it sounds cliche, I was not counting on this at all. But I'm really honored, and I think it's very special, very unique that this festival, gives a prize and award to the producers, because usually it is us who is applauding our directors, and we're in the background. So I really want to thank, the jury, of course, and I want to thank the festival for inviting the film, and thank you, Poland. Natomiast w konkursie filmów krótko- i średniometrażowych nagrodę zdobyły dwa filmy. Moje niebiesko-biało-czerwone włosy oraz Radio Amator. Nagrodę publiczności zdobył natomiast Wolter. I'm really glad. I don't know what to say. You already know that you are the winner of the award. How are you feeling about it? I'm just happy. Happy for the movie because I didn't expect that I would win a prize. And I'm happy because I'm French, the movie is French, and it moved me to know that this story can touch people in Poland and into the world. So I realized that it can be a universal movie. Po gali rozdania nagród odbył się seans filmu Szczęście Świata w reżyserii Michała Rosy. Bardzo się cieszę na ten głęboko przedpremierowy pokaz, bo premiera filmu będzie w lutym dopiero. Dziś mogliśmy obejrzeć również film Moje córki krowy w reżyserii Kingi Dębskiej. Po seansie odbyło się spotkanie z Marianem Dziędzielem. Chciałam zapytać o zależność producent-aktor. Jakie tutaj zachodzą relacje? No bardzo istotne, ponieważ w tej chwili producenci mają coraz większy wpływ na wiele rzeczy, jeśli chodzi o realizację filmu. Relacje z producentem były ze Zbyszkiem bardzo dobre. Umożliwiał kontakt z lekarzami w związku z chorobą, którą mam na ekranie jako postać. Wszelkie dogodności na planie, to jest kwestia producenta. Miałem bardzo fajnie w tym filmie, a producenci mają swoje zadania oprócz tego. Wiele innych, o których aktor nie wie. Chciałam sobie panią zapytać o wrażenia po filmie Moje córki krowy i po spotkaniu. Film jest świetny, bardzo mi się podobał, a tutaj spotkanie było rewelacyjne. Jestem pod dużym wrażeniem pana Mariana Dziędziela, bo zawsze znałam z telewizji, a tak poznałam osobiście. Mamy teraz całą serię warsztatów dla młodych producentów i chciałam zapytać, jaką radę by pani dała młodym producentom jako doświadczony producent? Żeby się nie bali nowych rzeczy, żeby myśleli poza utartym szlakiem, bo sposoby finansowania filmów się zmieniają, świat wokół nas się zmienia. Wobec tego, żeby znajdowali nowe sposoby na to, jak filmy finansować, ale również, żeby zawsze starali się stworzyć team ludzi, którzy będą pracowali na ten jeden cel, czyli żeby otrzymać bardzo dobry film w końcowych działaniach. Jak ci się podobała tegoroczna edycja RegioFanu? Bardzo mi się podoba tegoroczna edycja. Widzę, że jest coraz ciekawiej. I a co sprawia, że co roku wracasz na festiwal? Atmosfera, która towarzyszy festiwalowi i filmy, które są naprawdę ciekawe. Z sentymentu zawsze wracam. Dziękujemy wszystkim widzom i do zobaczenia na kolejnej edycji festiwalu RegioFan za rok.